drogie umiłowane, ukochane kandydatki na boginie, na księżniczki, na prawdziwe kobiety. Tak się złożyło ciekawie, że jedna z moich klientek w przypływie głębokiego rozczarowania powiedziała mi coś takiego, że i co z tego, że ja jestem taka mądra, co z tego, że ja jestem taka piękna i co z tego, że ja jestem taka inteligentna, jak ja tego nawet nie mogę pokazać przy mężczyźnie. Nie mogę tego pokazać, muszę to ukrywać, bo inaczej to go upokorzę. Upokorzę go tym, że jego wiedza, jego doświadczenie, jego poziom intelektualny jest dużo niższy niż mój. Ja dlatego, jak jestem z mężczyzną, to ja cały czas trzymam na wodze, żeby nie pokazać, że on nie jest równy mi, że on jest tak naprawdę intelektualnie dużo niżej i że mimo, że on mi się podoba, to jednak muszę bardzo uważać, żeby mu nie sprawić przykrości, żeby go nie upokorzyć. I tak sobie, drogie kochane, umiłowane kandydatki na kobiety, na księżniczki, na boginie, tak sobie myślę, zastanawiam się, czy rzeczywiście problem w tym leży, żeby faceta nie upokorzyć, czy problem leży w tym, że kobiety czasami tak mają, że bardzo, bardzo głęboko to w nich leży, od dzieciństwa, od podstawówki leży, że jak kobieta miała czerwony pasek co roku i kobieta na każdej lekcji nauczyła się, jak była jeszcze dziewczynką, wyciągać rękę do odpowiedzi i się chwalić tym, że jest najmądrzejsza, to czasami tak bywa, że jej to z wiekiem nie przechodzi, że ona nadal ma taką wewnętrzną potrzebę pokazać, że jest najlepsza, tak jakby miała kompleks, że może to nie zostać zauważonym, że jest najlepsza. I dlatego, kochane, tak się zastanawiam, że bardzo często się zdarza, że kobieta, która jest najlepsza, ma kompleks i to dość duży, poczucie wartości, że ona wcale nie jest najlepsza, że ona gorzej, że ona nawet nie jest dobra, a w ogóle, że jak ona pokaże, że jest dobra, to kogoś może upokorzyć, a nie spowodować, żeby się nią zachwycił. Straszne!